Hej, hej, moi drodzy, my właśnie biegniemy na przystanek autobusowy. Zjedliśmy szybko kolację i mamy nadzieję, że zdążymy, bo o 20 odjeżdża autobus do Ewisy, do stolicy tutaj Ibizy. I stamtąd chcemy właśnie zobaczyć, pozwiedzać sobie Ibizę nocą i może jeszcze pojechać do Playa del Bossa, który jest taką jedną z dwóch imprezowni na Ibizie. Także zobaczymy, czy w ogóle zdążymy na ten autobus. Kamilek przede mną. Oczywiście z dwoma drinkami. Jedziemy sobie autobusem ibizańskim. Jedzie bardzo szybko, Gosiu, naprawdę. I tak łomocze na wszystkie strony nami. A my mamy to jeszcze. Z baru naszego. Kamil ma ćwiczenie na koordynację. Moja ręka to jest gimbal dzisiaj. I tak o, znaczy nie dzisiaj, tylko podczas tego autobusu. Trenuję, żeby się nie wylało. Jedziemy. Widzicie, dotarliśmy już do centrum Ibizy pod Pacze. Dokładnie, jesteśmy teraz pod klubem Pacze, który jest bardzo znanym klubem w ogóle na całym świecie. Ma swoje różne takie klubownie, nawet w Polsce, tak? W Poznaniu jest klub Pacze. Nawet ale, w Poznaniu jest, no. Ale tutaj jest największy i chyba pierwszy założony w ogóle na świecie klub Pacze i często występował tutaj David Guetta. Przeniósł się do High Ibiza, czyli tutaj pod stolicę jest taki wielki, nowo otwarty klub i tam właśnie gra ten cykl Fuck Me I'm Famous. A tutaj dalej można spotkać codziennie praktycznie na Ibizie sławnych DJ-ów. Występują bardzo, bardzo późno, to znaczy bardzo wcześnie rano można było jeździć, bo jeżeli na imprezę idziecie o 22, to nie zobaczycie żadnego DJ-a, tylko takich mega nieznanych. A jeżeli chcecie przyjść do Davida Guetty, to pewnie musicie przyjść około 4 rano. No jak impreza, to do rana. A jak śledzicie nasze story na Instagramie, to wiecie o tym, że byliśmy w Poznaniu w Patrze, więc śledźcie i do zobaczyska! Naprzeciwko Paczy, tutaj jest Pacza, po drugiej stronie ulicy jesteśmy. I tutaj jest hotel Pacze, czyli El Hotel się nazywa. I co, możecie sobie tutaj przyjechać do hotelu, a na drugą stronę ulicy przejść na imprezę. Na imprezę, więc macie bardzo blisko, chcecie balet i nocleg. Jesteśmy już w centrum Ibizy, a za mną jest wielki prom Balearia. Jeżeli chcecie jechać na Formenterę i macie na przykład samochód wynajęty, to możecie na ten prom załadować samochód i się przetransportować. My idziemy sprawdzić, ile kosztuje taki prom. Krótka aktualizacja. Dowiedzieliśmy się, że bilet na Formenterę i z powrotem dla dwóch osób kosztuje 94 euro, czyli dosyć sporo. Jest to bilet w dwie strony. I płyniecie tym z tyłu jachtem, albo tym dużym Balearia, co widzieliście wcześniej.
Ogólnie zauważyliśmy, że tutaj w stolicy na Ibizie jest dużo takich sklepów hipisowskich z ubraniami kolorowymi i w ogóle takich mega hipisowskich miejscówek. Bo jeżeli nie wiecie, to Ibiza była od zawsze taką tradycyjną wyspą hipisowską. Tutaj hipisi byli już od 70-tych lat, chyba 1970 roku. I tutaj rozwijała się ich kultura, tradycja. Nawet w jednym z miast jest cały czas targ hipisowski, na którym można sobie kupić jakieś fajne rękodzieło. I on jest zawsze w soboty i w środę, więc w środę zamierzamy właśnie na niego iść. A teraz idziemy podziwiać jachty, które są tu przycumowane, bo wyglądają bardzo bogato i ekskluzywnie. Na przykład za mną, taki fajnie podświetlony. Okej, z Ibiza Town dotarliśmy do Playa del Bossa, czyli drugiego miasteczka na Ibizie, które jest najbardziej imprezowe, zaraz po San Antonio. I teraz kierujemy się do baru, takiego beach baru na plaży Bora Bora. Bora Bora, Bora Bora. Na pewno słyszeliście, jeżeli czytaliście coś o Ibizie, tam trwa impreza 24 godziny na dobę i w dzień i w nocy. I grają fajni DJ-e, także zaraz idziemy sprawdzić, kto dzisiaj gra. Pójdziemy też pod słynną Ushuaię, żebyście zobaczyli i przejdziemy się tą główną ulicą w Playa del Bossa. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up in a bar. Wish on a... Tutaj mamy plakat reklamujący klub Bora Bora. Jak widzicie, jest tam nawet napisane Open every day, all night long. Czyli 24 godziny na dobę. A tu jest tak naprawdę ten klub właśnie. Nie wiem, czy to widać. Ostrość, no, Bora Bora. Kam ci wskazuje, jest tam pełno ludzi. A zaraz obok jest Ibiza Jet. Też znany klub nad basenem. Ale my kierujemy się tam. Na Ibizie są fajne takie zestawy imprezowe, czyli od razu Red Bull i woda, Fanta i woda, Cola i woda, albo Whiskacz i Cola. Jutro, czyli w piątek, gra w Ushuaii Calvin Harris. Proszę bardzo. Jesteśmy na najdłuższej plaży na Ibizie, pauliki oczywiście nie widać, bo jest ciemno.
Dobra, doszliśmy, po prawej stronie mamy klub Hi Ibiza. Jest, widać go. Hi Ibiza jest to klub, który powstał na miejscu dawnego klubu Space. Jeżeli wiecie, jeżeli kiedyś w ogóle wpisaliście w Google Ibiza, to od razu pojawił się klub Space, który istniał tu od wielu, wielu dziesiątek lat. Był takim klubem dla wszystkich ludzi, którzy lubią techno. I jakoś 2 lata temu zamknęli ten klub i na miejscu powstała właśnie Hi Ibiza, wykupiona przez Ushuaia, która znajduje się po lewej stronie. I było naprawdę mega, mega drama wszystkich ludzi, którzy lubią techno, że ich słynny Space już nie istnieje, a na miejscu tego jest Hi Ibiza, która będzie grała muzykę podobną do Ushuaii, czyli taką nowoczesną, elektroniczną. Ale jak widać, ten klub się przyjął, jest bardzo dużo ludzi tutaj na wejściu, czekają już w kolejce. No a teraz w Hi Ibiza grają tak, w soboty gra David Guetta, w ogóle przeniósł swoje show z Paczy tutaj, właśnie do Hi. W poniedziałki gra chyba Martin Garrix, także mega duże sławy, podobnie właśnie jak w Ushuaii, czyli to jest taka druga Ushuaia. Tak możecie skończyć jak ta figurka przed klubem, jak będziecie chodzili do klubu Hi. A tak naprawdę to jest taki zwiastun akrobacji, które odbywają się w tym klubie na każdej imprezie.